Nauczanie domowe. 26 października. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 13, wersety od 10 do 17. Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: jest 6 dni, w które należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział: obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego. Widzimy trzy czynności wykonywane przez Jezusa: nauczanie, ogłoszenie uzdrowienia i nałożenie rąk. Trzy czynności oznaczające trzy wymiary posługi, czy też możemy tak je interpretować jako trzy elementy posłania Jezusowego. Nauczanie to wymiar proroczy. Ogłoszenie uzdrowienia to wymiar królewski i w końcu nałożenie rąk to wymiar kapłański. Od chrztu każdy katolik ma udział w tej potrójnej władzy Jezusa. I patrząc na dzisiejszą Ewangelię, powinien zachowywać się wobec świata dokładnie tak jak mistrz. Oczywiście nie wszyscy potrafimy od razu tak sprawnie, w taki harmonijny sposób i tak zdecydowanie posługiwać jak Jezus. A oznacza to, że powinniśmy właśnie zacząć ćwiczyć. Powinniśmy, podglądając tego, który jest wzorem, sami stawać się do niego coraz bardziej podobni. W tym wymiarze świętości, ale i w tym wymiarze działania. Dziś ten drugi wymiar jest tu bardziej zaakcentowany. Zatem każdy z nas powinien uczyć się głosić. Oczywiście inaczej ksiądz, inaczej świecki. Ale nie ma wątpliwości, że każdy świecki jest zobowiązany do głoszenia, do dzielenia się dobrą nowiną, do składania świadectwa. To oznacza, że potrzeba ćwiczenia, potrzeba przygotowania. Ponieważ skąd ludzie świeccy mają mieć taką umiejętność, a skąd nabyć takiej sprawności, jeżeli nigdy by jej nie wykonywali? Zatem ich zadaniem jest ćwiczyć, powtarzać, coraz bardziej się doskonalić w takiej właśnie posłudze. I to pierwszy wymiar, wymiar powołania prorockiego, który z chrztu wynika. Tak też mówią dokumenty Kościoła. Oczywiście to nie jest jakaś wymyślona przez wąską grupę ludzi interpretacja tego powołania i tego zadania świeckich. Drugi wymiar to jest wymiar powołania królewskiego. To oznacza, świeccy powinni szkolić się, przygotowywać, jak korzystać z władzy, zarówno w dziedzinie duchowej, jak i materialnej. Zadaniem króla jest porządkowanie. My jesteśmy jako ludzie koroną stworzenia. My jesteśmy jako ludzie współpracownikami Boga. Tymi, którym Bóg powierzył ten świat, aby się nim zajmować, aby razem z Bogiem troszczyć się o ten świat. Oznacza to zatem, że tutaj także powinniśmy umieć to robić. Zwłaszcza jako świeccy, każdy powinien zobaczyć swoją dziedzinę w szczególny sposób, jako wezwanie do misji Chrystusowej na tym odcinku swojej świeckiej odpowiedzialności we wszystkich wymiarach, w każdym sposobie realizacji tej władzy, która została świeckiemu powierzona.
I też nikt od kołyski nie ma wszystkich umiejętności, wszystkich talentów, wszystkich zdolności. Też połączenie charyzmatów z tymi naturalnymi darami w tej dziedzinie władzy też wymaga przećwiczenia i też wymaga roztropności. I w końcu trzecie, ten gest nałożenia rąk jest gestem kapłańskim i jak widać Jezus pokazuje, że powinni świeccy też ten gest wykonywać. Zaczynając od tego, że rodzice błogosławią dzieci. Ten gest błogosławienia, ten gest nałożenia rąk, to gest modlitwy, zwłaszcza wstawienniczej. Ma nieco inny wymiar, ten gest liturgiczny, wykonywany przez kapłana, ale on jest równocześnie też gestem modlitwy i wstawiennictwa, które podejmują ludzie świeccy. Zatem dużo pracy przed świeckimi, ale jak widać w Ewangelii, także duchowni i przełożeni bywają niegotowi na taką posługę ludzi świeckich. Ten przełożony synagogi miał pretensje do Jezusa. Na szczęście mamy mistrza i pod jego okiem każdy w swoim wymiarze może uzupełnić zaległości i ćwiczyć się na swoim odcinku odpowiedzialności za życie Kościoła.